Panie marszałku, jak pan skomentuje ostatnią decyzję prezydenta Szołemeja, który zabronił organizowania w Wałbrzychu Marszu Niepodległości, podpierając się takim argumentem, że marsz został zgłoszony zbyt późno i wymaga konieczności zajęcia pasa drogowego, w związku z tym on odmawia organizacji tego wydarzenia? Ta decyzja jest niezrozumiała, ja jej osobiście nie rozumiem. Oczywiście Urząd Miasta posługuje się pewnymi argumentami natury prawnej, natury formalnej. Niemniej znamy przecież takie orzeczenia sądów, takie precedensowe sytuacje, w których okazuje się, że pewne dokumenty, które w tym wypadku były wymagane, których wymagał Urząd Miasta, no w innych przypadkach wymagane nie są i można takie marsze, takie wydarzenia organizować, zwłaszcza, że są to wydarzenia, które powinny łączyć, a nie dzielić. W związku z tym ta decyzja jest dla mnie zupełnie niezrozumiała i mam nadzieję, że sąd, do którego została ona, ta decyzja zaskarżona, no, rozpatrzy po myśli organizatorów właśnie tą sprawę, dlatego że no, 11 listopada jest hucznie świętowany w całej Polsce. Również w Wałbrzychu są obchody, przecież rokrocznie przechodzimy najpierw z mszy świętej w kościele w Stróżów pod pomnik przy Wałbrzyskim Rynku. Natomiast oczywiście rozszerzenie tego wydarzenia o taką kolejną inicjatywę, no na pewno nie stanowiłoby przecież żadnego problemu, bo takie marsze są organizowane w wielu innych miastach. Zupełnie tego nie rozumiem, dlaczego komuś miałoby to przeszkadzać. No i mam nadzieję, że mimo wszystko marsz się odbędzie się zgodnie z przepisami, dlatego że oczywiście mam nadzieję, że sąd tutaj wypowie się po myśli organizatorów. Panie marszałku, skąd taka panika polityków, samorządowców, można powiedzieć opozycyjnych, antyrządowych, związana z Marszem Niepodległości. Przecież to wydarzenie tak naprawdę nigdy nie generowało żadnych poważnych incydentów, żadnych zakłóceń spokoju, a jednak marsz ten traktowany jest jak coś, co stanowi bardzo duże zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Przecież to jest niewytłumaczalne. Rozumiem, że mówimy o Marszu Niepodległości, tym, który wszyscy kojarzą z Warszawy, bo tak jak powiedziałem w pierwszej części, takie marsze odbywają się w wielu miastach w Polsce, również we Wrocławiu, jeśli chodzi tutaj o Dolny Śląsk. No to ja sam wielokrotnie byłem na Marszu Niepodległości i w Warszawie, i we Wrocławiu i nigdy nie byłem osobiście świadkiem żadnych sytuacji, które no, budziłyby niepokój, przy których czułbym się zagrożony. Natomiast... No raczej ma to w ogóle charakter święta rodzinnego. Tak, natomiast kiedy często było tak, że wracałem do domu z Marszu Niepodległości i odpalałem telewizję, czy otwierałem internet, to się okazywało, że tam się działy dantejskie sceny, dlatego że z pojedynczych incydentów, które no, wiemy z przeszłości jeszcze za poprzednich rządów, że być może nawet mogły mieć charakter pewnych prowokacji, no, zdarzały się takie pojedyncze sytuacje, natomiast one nigdy nie przesłaniały tego, co nie powinny przesłaniać tego, co jest ideą takiego marszu. Ja się cieszę, że już od lat tak naprawdę te marsze przebiegają już zupełnie spokojnie, że nikt nawet nie próbuje ich w jakiś sposób rozbijać. To bardzo dobrze. No i oczywiście miałem nadzieję, że w Wałbrzychu taka tradycja również zostanie rozpoczęta. Pewnie o nieco mniejszej skali niż ten marsz warszawski. No a jednak cały czas są kłody pod nogi. Szkoda, ale ja jestem przekonany, że wszyscy ci, którym zależy, aby w takim marszu pójść, no poprzez takie decyzje no, będą jeszcze bardziej zdeterminowani do tego, aby w odpowiedni, zgodny z prawem sposób manifestować swoją polskość, przywiązanie do ojczyzny.